Cześć, tu Jerzy, w dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca. Kolega Artur, Czarny. Jedziemy po Alebrowarze. Jedziemy od góry do dołu, ponieważ są moje właściwie większość z tych piw, to ja bardzo lubię. Więc dzisiaj będzie odcinek bardzo przyjemny. Tak. Tak. Czy jedziemy, to jeszcze nie wiemy, czy będziemy jechać. Ale będziemy, dobrze. Okay. Przejdźmy do degustacji. Okej, okay, na początku mamy taką w sumie klasykę ze stajni Alebrowaru, czyli Lady Dancer, Witbier. Oj, to jest. No, stare, dobre, lubiane i tak dalej. Mamy co? Jak w Witbierze. Pszeniczny, wilżeński, niesłodowany owiec i pszenica, chmiel Hallertau, drożdże z 33, kolendra indyjska, skórka curaçao itp. itd. Kurde, wiesz co, pamiętam. Nie marudź. Pamiętam, że nawet byłem na premierze tego piwa. Nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kiedy to było, ale wiem, że na premierze byłem. Starzy jesteśmy. Dobra, to porównamy. No. Ja Lady Blanche pamiętam. Babę z brodą to. Tak, tak, nie? To jest klasyka. To trzeba przyznać etykiety. Nie wiem, czy na premierze byłem, ale na pewno ten. Zawsze mi to piwo smakowało, zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Okay. Jedziemy. Ach, kolendra. Ech. No. I co, kiedyś na mnie ta kolendra robiła lepsze wrażenie, ja nie wiem, już my się teraz rozpuściliśmy z tym piwem? Ja wszystkie Witbiry uwielbiam, a to no, jest chyba, że ten bardzo fajna. Jeszcze jest. Bardzo fajna wersja Witbira. 4,5 alko 12 BLG. Okej, w aromacie jest intensywna nuta kolendy na pierwszym planie, prawda? Plus takie tak. Nuty drożdży wajcenowe, co ciekawe. Wajcenowe, to no, dokładnie. No. To jest wajcen, właśnie. Nie, to jest wajcen, ale wiesz, no. Pszenica z dodatkiem, tak? Ale nie te drożdże. Nie te drożdże. No tak, fakt. A tu jest fajna kolendra, nuty pszeniczne takie z wajcena. Ale jest rzeźkie. W smaku jest dużo lepsze, znaczy dużo lepsze, dużo inne w smaku niż się spodziewałby człowiek na początku. No, bardzo przyjemne. Bo jest lekkie, pszeniczne, lekko kwaskowe. Panowie, jak? No nie, super, no to mamy. Ja się boję, że dzisiaj tego nie wszystko po prostu, wiesz, tam smakowało. Właśnie, no to jest browar, który przy tym jest dobry. To jest klasyka w ogóle. Dobra, ja się biorę raz za drugie. Pijemy. Co ty masz? Pee Like Mitch. Tu akurat byłem, jak oni to ważyli. Byłem wtedy w browarze, jak oni byli już przed, chwilę przed rozlaniem, więc tamka próbowała trochę. I powiem wam, że było miodzio. To pamiętam, że... Zresztą po prostu utlenione? Nie, miodzio. One były prosto, ono było prosto, właśnie z tanka jechałem i powiem wam, że to było... To ty byłeś teraz... w otwarciu browaru chyba, tak? W Lęborku, który nie, był... nie, to byśmy jechali jakoś, chociaż... Ja nie sobie, czy to była pierwsza warka, ale byliśmy, jak była prawie gotowa, więc prosimy, żeśmy sobie to testowali ją z tena. Ta jest tak, 4,4 alkoholu, a 11,6 ekstraktu. Do tego mamy goryczkę, niską słodycz, niską moc, niską. Skład: woda, słody, pale ale, pszeniczny, wiedeński, zakwaszający, chmiele citra, amarillo, simco, cascade. No to tak po grubości. No i drożdże US05. No, no i te chmiele tu czuć, no słuchajcie, no to jest petarda po prostu. Fajne, lekkie piwo. No fakt, ta Amerykę to czuć, to po prostu aż... Ameryka aż bucha. To jest styl. American Wheat. Solidna goryczka. No właśnie, jak ja wszędzie narzekam na niską goryczkę, to tutaj jest... Fajna, na ten, tak. Na ten styl to jest jak najbardziej. Okay. Jest niska, ale jest fajna. No, to aromat był wyjątkowy. Dla mnie pycha. Kurde, my się za dobrze będziemy, wiecie, naprawdę. No szybko pójdzie, bo nie ma co narudzić. No, dobra. Ja otwieram teraz American Pale Ale, czyli... Klasyczne piwo polskiej rewolucji. Hop, tak? To jest King of Hops, tak. Też z tego czasu. Mocno nachmielone amerykańskimi chmielami. W składzie mamy słody pale ale pszeniczny, wiedeński, karapis zakwaszający i chmiele amarillo, centennial, mozaik i drożdże US05. Bardzo mi się podoba tutaj morska opowieść na etykiecie, która jest napisana. Słuchajcie, teraz kiedy jestem na szczycie, życie smakuje inaczej. Może to kwestia lepszych tabletek, a może tego, że wreszcie mogę sobie pozwolić na porządne amerykańskie pale ale. To mi się podoba. Zdrowie piszącego tak. Morskiej opowieści. Ale wiecie co? Aromat, jakbyśmy porównali bezpośrednio z Be Like Mitch, jest niższy. Aromat tak jest. Zobaczcie, nawet w American Mitch jest dużo wyższy aromat niż w tym pale ale'u. Nawet możemy zostawić. Tak. Zdecydowanie inaczej. Pięknie klarowne, bez żadnych tych flurów. Ej, to jest omawiamy szczyt polskiego craftu, więc... Wchodzisz w to, tak?
Ja z tych 8 browarów, to zapaszek, jak sobie potem już tak się wdrąchasz w niego trochę intensywniej, to jest całkiem fajnie. Nie no super, słuchaj, dobra, cudowa baza. I znowu to trzeba powiedzieć, fajnie zaznaczona goryczka. Ona jest, obecna, prawda? W końcu jest pay. Tak, ale wiesz, jakaś powinna być. Coś nareszcie jest. Ale nie jest za mocna, jest taka rozsądna. No. Bardzo stonowana, przyjemna. Nie, ja wam powiem, że zostały mi te 3 próbeczki, ale za chwilę skończymy nagranie, to ja z miłą chęcią wszystkie 3 wykończę. Tak, żadnego... ale szukaj się. Dobrze, przechodzimy do tego, strzelamy do drugiej rundy. Runda numer 2. Tym razem mamy sporo piw, czy sporo, mamy 3 piwa z piwa z dodatkami. 2 razy New Wave Gose i jedno i mam Pumpkin Ale. Mi przypadło w udziale akurat Gose z Morelą. Mamy tutaj pulpę z Moreli dodaną. No i co mamy w składzie? Mamy słup pilzneński, pszeniczny, kararet, płatki owsiane, chmiel magnum, morela, laktoza, kolendra, sól, drożdże. Laktoza znowu jest w piwie? Bo u mnie dokładnie to samo. No bo to masz tą samą bazę. Właśnie ananas, laktoza, płatki owsiane, chmiel magnum, kolendra, sól. Tak, Gose, słuchajcie, no ale Gose jest świetnym stylem. No, Gose to ma. Stary historyczny styl niemiecki, mało osób o tym wie, pamięta, wywodząc się z miejscowości Goslar w Niemczech. Tylko oni nie wiedzieli, że można Morelę dodać. 4,5 wolta. Tak, na pewno. Raczej to nie jest piwo zgodne z Reinheitsgebot, nie? Raczej nie. Ale piwo, słuchajcie, musi być z dodatkiem soli, czyli sól podnosi przede wszystkim w piwie i pełnię podbija i wnosi taką mineralność do piwa dodatkową. Okay, spróbujmy na raz. No właśnie, no w sumie te dwa, tak, dokładnie. No to jest ta sama baza. Ja za Gose nie przepadam, dla mnie ta słoność piwa jest spoko. A ja lubię, bardzo baza, lubię. Baza jest ta sama, natomiast piwa różnią się jasnością. No, odrobinkę. I dlatego, że Morela troszeczkę, ta pulpa z Moreli troszeczkę bardziej przyciemniła. No, ananas taki bardziej jasny. W ogóle gazu nie ma, czy mi się zdaje? Jest. Wydaje mi się, że Morela w aromacie jest intensywniejsza od ananasa. Ananas jednak tak troszkę ginie w tej... Nie, czuć go. Słodowości. Czuć, ale to jest ten intensywny aromat taki. Hmm. No, bardziej Morela czuć. Akurat, to zobaczymy jak smakuje. Ale Morela, ła! Ale kurwa koktajl morelowy. Mam uczucia ambiwalentne, powiem wam szczerze, tak? Piwo jest... Ja tego stylu w ogóle nie lubię, więc mnie obydwa w ogóle nie lubię. Dobre, technicznie super, tak? No, tylko, że znowu, czy mi to pasuje na moje kubki smakowe, Jurek? Tobie pasuje? Na mnie absolutnie. Ja w ogóle tych Gose to mnie w ogóle... Ja bym powiedział, że za mało słone. Znaczy, ja Gose właśnie bardzo lubię, wiesz? Wolę Gose czyste, bez dodatku owoców, które jest takim klasycznym Gose. Ale wiesz co, mało słone... Pszeniczne i to mi pasuje strasznie. Znaczy, bardzo mi pasuje Morela, to fakt. Nie jest słodkie, broń Boże. To nie jest jakiś owocowy, soczek. Mhm. Znaczy teraz się tylko po Moreli wypowiadam. Ale... Nie zdominował całkowicie, piwa. Ja jeżeli miałbym tak popatrzeć pod kątem czystości stylu, to chyba bardziej pasuje ananas właśnie, bo go tam mniej czuję, wiecie? I on mi mniej dominuje ten smak, aromat, wszystko. Morelli jest dosyć intensywny ten owoc. Tak, Morelli jest mocno intensywny, ananas jest słabszy. Ale wam powiem, że jakbym miał wybierać z dwóch piw, których nie lubię, Morella jest dla mnie lepsza. One są technicznie bardzo dobre, to nie ma bez dwóch zdań. Ananas jest kwaśniejszy. No właśnie, no, ja chyba tego czekuję od Gose. Ja kwasów właśnie nie za bardzo. Dobra, przejdźmy do twojego tego. A tak, ja mam słuchajcie trzecie piwo właśnie. Pumpkin Ale. I to jest też ciekawostka, bo bym chciał podyskutować na temat słuchajcie konceptu w ogóle ważenia piwa Pumpkin Ale. Uważaj, bo lekko wychodzi. Zastanawia mnie, co wnosi dynia do piwa, bo tak naprawdę zaraz wam czytam skład tego piwa właśnie. Nie wiem, czy to jest bardziej... Sztuczka marketingowa, że ważymy piwo z dynią właśnie na Halloween, bo trwa weekend, prawda, w tej chwili. Tak, to oczywiście będzie opublikowany pewnie za 2-3 tygodnie, ale dzisiaj jest właśnie weekend z Halloweenem. No właśnie, i słuchajcie, i tu jest tak, w składzie zobaczcie co mamy. Mamy Pale Ale pszeniczny, karapis zakwaszający, karafa Special 3, dynia. Dynia jest na ostatnim możliwym miejscu. I dodatkowo chmiele, Magnum Cascade i dodatki. Kolendra, imbir, cynamon, gałka muszkatołowa, drożdże. Imbir, cynamon, to czuję. Wszyscy wiemy, że... Pytanie, co robi dynia? Co robi dynia w tym? No, ale właśnie jest. Jest po prostu, tak? Jest dodatkiem, jest stylem piwnym. Powiedzmy trochę cukrów jakichś wnosi. No tak, tylko zobacz.
Mamy jakby dwa style, piwo świąteczne i pumpkin ale, prawda? Piwo świąteczne też ma tak naprawdę ten sam skład przypraw. Tutaj jakby odróżniać to, to mamy jeszcze po prostu dynię. Dynię dorzuconą, nigdy nie wiem, nigdy nie rozumiem tego stylu, dlaczego. I znowu, to piwo jest super. To równie dobrze jakieś kormoran takie wypuszczało takie piwo świąteczne. Jakieś no właśnie, ale to nie, właśnie. Nie do końca ten efekt, bo to jest taki wytrawny piernik trochę, tak wyszło w smaku. No dobra, piwo świąteczne, co to jest? Nie, no to jest słodki w zasadzie to no właśnie, samo. To no, no. Cynamon, imbir, kolendrę, jakiś gałków. No, patrzymy na jak ci wyjdzie. Czy wyjdzie ci wersja słodka, czy wyjdzie ci wersja bardziej taka właśnie. Wiecie, te piwo, gdyby odrobinę słodsze, było dla mnie dużo smaczniejsze. Dla mnie jest za bardzo wytrawne. Ale wiesz, to jest, pamiętajcie też, pewna tradycja, tak? Że mamy pewne jakieś święta roczne w kalendarzu piwowarskim i po prostu jak wiadomo, że na Dzień Świętego Patryka ważymy stouta, to na Halloween ważymy pumpkin ale. Znaczy, powiedzmy tak, całe szczęście to piwo jest ważone tylko raz do roku. No tak, no ja tak, dla mnie też niekoniecznie. Nie piję też piwa świątecznego. Znaczy, poczekajcie, może tak, ono stylowo jest... Jak ten styl właściwie jest zdefiniowany, tak? Jest okej, okay, no to... Jest okej, okay, ale tak jest. Mi zupełnie nie smakuje. Ja to takie mówię o osobistych preferencjach w tej chwili, prawda? Tak, dokładnie. Zobaczcie, mamy kolegę Bogdana, który waży piwo Christmas Warmer, Winter Warmer, prawda? No. Które jest świetnym piwem takim właśnie odżywającym, świątecznym, bez dodatków przypraw, a pachnie jak piwo przyprawowe, czyli da się, więc no... I nie ma tam tego. Dla mnie tu jest za dużo nawalona przypraw, bo te przyprawy po prostu dominują tu permanentnie. Dobra, z tych trzech piw, gdybyście mieli coś wybrać dla siebie, najlepszego? Znaczy ja w zasadzie obydwa nie w gozę, dlatego że... Ja jeżeli już to morele. Pasuje, natomiast z lekkim wskazaniem na ananas. Ja też, zdecydowanie ananas, potem morela i chyba ten pumpkin ale będzie gdzieś tam na końcu. Bo znaczy, ja po prostu tego stylu nie lubię, więc dla mnie to po prostu... Znaczy jak to było jeszcze słodsze, to bym jeszcze tak przeżył, ale... Nie, ale to też byłoby piwo raczej do wypicia na zasadzie jedna butelka i nie wiem. No, to bardziej butelka na powiedzmy, bo to jest piwo faktycznie wytrawne na końcu, te pumpkin ale, więc to jest też ważne, bo gdyby to było styl jest słodki, wytrawny? Tak, on powinien się kończyć wytrawny. Ale... Gdyby był słodki, to ta ilość przypraw by cię zdominowała i by cię w ogóle przytoczyła. Ale jako dodatek do kociołka Panoramixa? Nie, absolutnie nie. Nie. Mimo wszystkich. Chociaż składniki do tego, do grzańca, jak najbardziej. Ale to na grzańca byłoby super, wiesz? Nie jest za dużo słodkie. Została robimy z tego sobie grzańca za chwileczkę i zrobimy sobie jakieś tego grzańca. Dobra, kończymy. Zaczynamy rundę trzecią i ostatnią dzisiaj niestety ten, ale tu chciałbym wspomnieć, że nam Kamil przyniósł wisienki po 3 latach w spirytusie, żeby nas zabić. Oprócz tego... Spiritus aged. Oprócz tego dzisiejszy odcinek sponsoruje rzepa. No ja to specyfikuję gdzieś. Ruszać z tym swoim. No ale do rzeczy. Ty jesteś rasistą, czarna rzepa. No teraz tak, czarne piwo, czarne piwo akurat mamy. Pitted Extra Stout. Mamy potato Extra Stout. Na całe szczęście publika szaleje skandując smoki, smoki. Mimo kresu sił i świstu pary w uszach, nie poddaj się, podnosząc do ust kolejnego stauta o przyjemnym torfowo-asfaltowym. Nie podniecaj się, więcej nie pijesz. Czego nie robi się dla sławy i miłości do piwa? Czarny jest fanem piw wszystkich torfowych. Tak, zdecydowanie. Ja ich nienawidzę, ja się ich boję, ja nie cierpię torfu. Lubię słody wędzone torfem. Sam robiłem imperialnego stauta. Mam kolegę Janusz Szwach, pozdrawiam serdecznie, który robi piwny garaż. Podobno robi zajebiste wszystkie piwa Pitted. Jak mi chce go zawsze nalać, to mówię, próbujesz mnie chyba zamordować. Bo ja widzę torfu po prostu, nie cierpię tego aromatu, smaku. No dobra. A whisky? Whisky tak, a właśnie whisky to chyba tak, ale nie w piwie, wiesz? Strasznie mnie nie pasuje w piwie. O, podkłady kolejowe. Ja mam takie same zdanie jak ty. Dobra, czarny to może ty do kolejnego. Czarny, opowiadaj o piwie. Opowiadaj. No, kojarzy się z bakelitem, izolacją, taką starą izolacją kablową, paloną. Właśnie, podkłady kolejowe w gorący, słoneczny dzień. Czyli nie, czekajcie, będziesz się smażył w piekle i będziesz się z tego cieszył. Tak, ale wiecie co, tutaj... To piwo stylowo jest dobre, tylko nie, to, że nie pasuje do mojego... Czekaj, do mojego światopoglądu, tak, masz rację. Nie, jeżeli... Piwo super, słuchajcie. Jeżeli przejdziemy dalej, to znaczy pominiemy to akurat, co wam absolutnie nie pasuje. jest dosyć wytrawne, jest palone.
To zdecydowanie, zdecydowanie czuć. Natomiast no, oczywiście jest bardzo mocno wędzone w ten właśnie torfowy sposób. Nie, nie jakiś dymny. Wiesz co, ale to czekaj, ja powiem inaczej. Ono nie jest bardzo mocno wędzone w torfową stronę, bo znam bardziej mocniej nie, torfowe. Oczywiście, no. 100% pitet, przykładowo tak, 100 pils na przykład 100% pitet. Sorry, ja muszę przypłukać. Kompletnie nie dla mnie. Półsłodkie piwo, to trzeba zaznaczyć. Goryczka jest taka umiarkowana, ale bardziej od słodów palonych. Torf na poziomie intensywnym. Faktycznie piwo jest bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. Kompletnie nie mój styl. Ja się też przyznaję, ja nie cierpię torfu. Dobra, panowie, przechodzę do następnego. Ja się przyzwyczaję do tej butelki. Przed nami Elfiutto, przepraszam, frutto. Czyli Hazy Juicy Double IPA. 8 alkoholu, 20 ekstraktu. O w mordę. Tak, słody, pale ale, pszeniczny, owsiany. Chmiele, citra, mozaik, galaxy, amarillo. Pulpa, mango. I czekaj, te wskaźniki w zasadzie wszystkie są tam... I wszystkie są na prawo, czyli goryczka prawie na maksa, słodycz prawie na maksa, moc prawie na maksa. Panowie, próbujmy. Poczynajmy. Kolejne to wszystko będzie mi smakowało. Nie, będzie się wydawało strasznie słodkie. Ale fajne. Ojku, no... Już w aromacie. Ale wiesz co, ja bym nie powiedział, że tu jest takie mango czyste. No, jest to ale tego, no, nie tak. Na przykładzie. Mango to takie owoce cytrusowe. Dobra, chłopaki, ja schowam tą butelkę. Nie, to mi smakuje. Znaczy, ja przyznam się, znaczy, że... Ja to widziałem przyznam się, że jeżeli widzę gdzieś w lodówce w pubie, że stoi... No, w cyberbach nie widziałem, ale jakoś tak patrzyłem i mówię, może 8 wolt, niekoniecznie. No, ale, jedyne, kurde, co takie, to jest jedyny problem tego piwa. Właśnie woltaż. Czemu? 80 voltów. Na wieczór? No przestań. Ale wiesz, to jest ta belipa. Kochanie, przynieś mi słodkie piwko z owockami. No. Mosz. A potem wleczone. Świetne piwo, słuchajcie, bardzo owocowe w aromacie na pewno. W smaku tak. W smaku, brzeźnie jest bardzo dobra w smaku, ten smak chmielu. Bo to jest hazy IPA, czyli tego chmielu tam było dosyć dużo. I tylko nie tylko na zimno, ale powiedziałam, że i również na... Jeśli tam 30 minut ważenia było dosyć dużo, bo go czuć, tak jak go gryziesz, żaden chmiel, nie? I on nie jest jakiś łodygowy, nie jest jakiś zalegający, po prostu go czujesz, w smaku czujesz chmiel, nareszcie. I ten owoc nie jest tutaj mega dużo, taki, że dominuje ten smak, aromat, wszystko, tylko on widać, że jest zaznaczony, nie jest dominujący. Jest dla mnie super, tak. Ja po całym tym sezonie, gdzie mam do pożygu po prostu mango w Polsce, wszyscy robią coś z mango, to mi pasuje. Ja ci nawet otworzę, żebyś zaczął gadać. Zaczął gadać ten temat. Crazy Mike! Kocham to piwo, słuchajcie. Double IPA, fajnie, że w ogóle je dostałem. Bardzo pamiętam, jak je zawsze często kupowałem od samego początku, jak to piwo zaczęło się ukazywać w browarze. Oczywiście to jest Double IPA, 20 BLG, 9% alkoholu, siorbiurek. Nie będę siorbał. Ale jaka piękna anegdotkę wam powiem. Kiedyś jedziemy z kolegą Danielem D. pociągiem i też tam wracamy z jakiegoś konkursu. Dostaliśmy jakieś piwa od piwarów domowych w prezencie na drogę, prawda? I tak otworzyłem i trochę piwo zaczęło sikać po prostu. Gdzieś tam, wiesz, gasił się lekki pojawił. Nie, że piwo było za tu, tylko po prostu od wstrząśnięcia butelki. I Daniel krzyczy, Artur, szy! Na pewno cały to nie było fajne. Dobrze. Popatrzmy. Kolorek przepiękny. Pianka jest. A co tam mówisz, coś w środku, czy nie mówiłeś? Tak. Cukier nawet jest. W składzie. Pale ale pszeniczny wiedeński. Karapils i zakwaszający. Chmiele, Cascade, Citra, Chinook, Centennial, Columbus. Cukier, Candy, White Sugar. Drożdże Safale US05. No cukier jest dodany po to, żeby to piwo dofermentowało. Oj, tak? Więc jest dofermentowane. A jak suwaczki? Czuć je. Suwaczki praktycznie na końcu samo. Wszystko na maksa. Te piwo to jest z gatunku niszczycieli czołgów. 100 IBU ponad tak naprawdę ma to piwo według deklaracji na etykiecie. Wow. Wiadomo, że nie czuć tej goryczki tak mocno przy tak dużym ekstrakcie tak naprawdę, bo to się fajnie balansuje. No ale przez to, że ten alkohol jest całkiem sympatycznie schowany. Znaczy ja to piwo bardzo lubię, więc ja nie będę może tutaj obiektywny, bo mi się to piwo po prostu zawsze bardzo smakowało. Wiecie co, dla mnie, znaczy czuję alkohol, dla mnie to jest za mocne. Ja takich piw nie lubię. Ale w samym smaku, w samym tym aromacie jest piękne, tylko po prostu jest mocne. W przeciwieństwie do tego, które ma 1% mniej, ale to 8% nadal jest dużo. Jest paradoksalnie bardzo lekkim w odbiorze piwem.
No tak, porównuję sobie tego elfu. No nie, no, no jedno, drugiego to nie była ziemia, to smakuje się jakby 5 rządów miało, 6. Dwa zupełnie inne piwa. A to ma kopię jak kurnak z kopyta jakbyś dostał. Dobra, zagrywamy panowie wisienką. Chyba, że ktoś chce rzepą. Dobra, przelimy. No to przeszliśmy do podsumowania. Bawiliśmy się świetnie. Przed nami topowy browar w Polsce. Topowy kraftowy browar w Polsce. Co tu dużo mówić, wszystkie piwa były w sensie technicznym i w sensie smakowym, no w swoich stylach opisane, butelki ładnie opisane, część nawet po angielsku opisana. Dla mnie... Znaczy, nawet ciężko powiedzieć o przeglądzie browaru, bo browar ma w portfolio dużo więcej piw jeszcze, bo pamiętajcie o całej serii DDH, tych, które powstają. Tak, oczywiście. Tak, no, nie mamy, ale zrobimy takie coś jeszcze z DDH, ale browaru. Porównamy sobie jeden znaczy, do jednego. Ja co prawda niektóry styl po prostu nie lubię i to jakby tutaj nie ma co, tak dla mnie o to, to no. Mogło nie istnieć. Tamta końcówka też mogła nie swoje, istnieć. Top 3 wybierz swoje. Dla mnie to Blanche, American i... To jest moje 3. Dobra. Czarne? Dla mnie zdecydowanie numerem jeden jest tutaj też jak Elfruto. Tutaj oczywiście musi pójść to piwo. Mhm. I tak na dobrą sprawę prawdopodobnie wziąłbym gozę, które jest z ananasem. Aż u mnie zaraz czwarty byłby Amerykanin. Ten. I wiecie co, ja się z waszym wyborem tutaj zgodzę, aczkolwiek nienawidzę torfu, więc to jest moje osobiste tutaj tylko coś. Ale jeszcze bym dorzucił Crazy Mike'a, który trzyma świetną formę, jako taką stałą klasykę, on smakuje tak samo od wielu lat. Crazy Mike Run z beczki. O, to jest zupełnie. Ale nie, ale też zupełnie. Jest inne i troszeczkę bardziej. No pewnie bez autoryzacji. Powiedziałbym numer jeden to tak, na pewno Be Like Mitch, zdecydowanie. Chyba Elfruto też jako numer 1-2 bardzo porównywalnie i do tego może Crazy Mike, może ananasowe Gose, bardzo lubię też te... Właśnie ja powiem, czekajcie, powiem też, że King of Hop też niedaleko tak, jest, tak, też tak, jest. Tylko musiałem wybrać 3, więc no ten czwarty został. Czyli tak. Odstawiliśmy Pumpkin Ale'a i Morele, tak? Tak. No, Morela dominująca, Pumpkin Ale, wiadomo, taki kontrowersyjny, może niekoniecznie... Styl, niekoniecznie wszyscy go no, po prostu, ale wiesz, to jest historia piwa. Dobrze, to my teraz kończymy, zabieramy się za żarcie, tam stoi Leczo i jedziemy z pozostałymi rzeczami. Aha, dobranoc. Na koniec poszła dogryweczka. Artur stwierdził, że chce to wsadzić do mikrofalówki. No to wsadziliśmy. Mamy grzane. Dajmy szansę Pumpkin Ale'owi, słuchajcie. Piwo z tak dużą ilością dodatków nadaje się idealnie do zrobienia grzańca. Nie ma innych dodatków. Żadnych. Po prostu podgrzane piwo, nic tak więcej. Mikrofalówka. Ale co mu zapach pakuje? Pakuje grzaniec. To naprawdę teraz zaczyna smakować to piwo. A może słuchajcie, warto nie pomyśleć o pumpkin ale? Miodu. Tu brakuje miodu. Miodu, tak. Ale zobaczmy, dodamy miodu i będzie idealna. Tak. Będzie idealny grzaniec. No. Ale takie ciepło, fajne. Nowe wykorzystanie piwa pumpkin ale. To może to w tym tkwi problem, byśmy nigdy nie podgrzewali. No. Dobra, kończmy to głupią stawkę na koniec. Pa.